Hello widzów, witam cię serdecznie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj test skrzyneczki Sunset Glow, ale zanim zaczniemy e, testować sobie właśnie tą skrzyneczkę, która jest środkową skrzyneczką jeżeli chodzi o budżet w nowym evencie Summer Festival na KS Dropie to przypominam Ci właśnie na KS Dropie używanie mojemu kodziku promocyjnego Koziewski, bo macie 10% do doładowania Waszego portfela i drobną skrzynkę na startach jak macie na dole w banerze. Myślę, że warto sobie użyć, bo używając sobie właśnie takiego kodziku i doładowując przynajmniej złotóweczkę, dołącza Was do konkursu na takiego fajnego glocka Także sami sobie sprawdzajcie fajny konkursik, fajny gloczek. E, wystarczy złotóweczkę, naprawdę nie trzeba dużo. I lecimy sobie z tą skrzyneczką Sunset Glow, której już 3 sztuki kosztują na 100 zł. Na naszym koncie się 5200 zł. Jak widzicie w poprzednim odcinku, udało nam się fajne upgrade y zrobić. Dropiło tak nie najgorzej, nie najlepiej. Mam nadzieję, że w tym odcinku będzie dropić lepiej. W ogóle zobaczmy, sobie co w tej skrzynce jest tak naprawdę, bo nie sprawdzamy jeszcze. Dużo boy Knife'ów, znaczy dużo, no dwa. Ale mamy też moją ulubioną kostkę, czyli Autotronika Good Knife'a, ehm, fajną kostkę Scotcha. No, na O'Noiry no, też fajne skrzynki, skinki, także przyjmiemy z, z tej skrzynki. Myślę, że po 3 sztuki to jest takie optymalne, zejdziemy sobie tak do 4,5 myślę e, i powinniśmy powinniśmy coś ciekawego z tego myślę wydropić, kurczę, bo jednak 100 zł za 3 sztuki to jest sporo. Teraz 30 zł na plus, także fajnie, lecimy sobie dalej. E, oczywiście zrobimy sobie też fajne upgrade żeby też coś ciekawego. No taki, taki boom jakby nam siadł. Na Jefforsking się często dropi mi boom. Tu niestety ten boom mi tak aż często nie wypada, a boom kosztuje 680 zł tutaj, bo jest on stat traku. Może wymanifestuje, wiecie o co chodzi, takiego booma, a jeżeli Wy chcecie e, zobaczyć sobie więcej takich odcinków z Case dropika, czy też 4 Skinsa z moim udziałem, zostawcie sobie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, no i komentarz jakiś fajny, e, możecie napisać co aktualnie jecie. Taka ciekawostka co aktualnie jecie, jeżeli jecie coś do odcinka sobie się coś ciekawego i oglądacie ten odcinek no to napiszcie mi w komentarzu co sobie aktualnie jedzie I w ogóle powiem wam te nowe banerki na Case Dropie i geforce się no naprawdę mola top top jakby to keba, kebabcio ja to es, y, księżulo. księżulo powiedział mula a kebabcio nie jakby kebabcio powiedział możecie się spytać kebabcie sami e, myślę że ten ten opening, a może jeszcze sobie coś pootwarzamy. Ta skrzynka naprawdę wydaje mi się, że ona ma większy potencjał niż to co mi zaczęło sypać w tym odcinku. Bo jest to tylko 100 zł, a ma troszeczkę potencjał większy chociażby takiego hyper -biścieka. No i taki hyper nie za tylko za stówkę, ale i tak nam zwraca. Lecimy na tego upgradera. Nie ma co przedłużać, tu już troszeczkę droższe skinki w porównaniu do poprzedniej skrzynki, bo już z pierwszego możemy dropnąć skina. Za złotych 200. Nie mam pojęcia, dlaczego taka oto P. Ped... Dobra, nawet nam to nie wypada. Nawet nie ma się nad tym roztrwaniać. Lecimy sobie z następnym upgrade'em: coś takiego. Tym razem, albo zostawmy, zostawmy. Jak teraz nie siadło, to może, może tym razem siodzi taki e, fajny neonoir. I chyba dobrą taktykę przyjąłem bo nam to siada. Także rozgryzłem troszeczkę tutaj taktyczne strony. Zróbmy sobie teraz razy 5: jakieś takie dagerki. Może takie dagerki. Lewo góra, lewo góra sobie sprawdźmy dagierki. Może takie lew... lewo góra dagierki by siadły. No, jakbym dał na ten basic, to by siadły. Więc może teraz basica, basica, zostawmy 20%. Jak przed chwilą tak miało polecieć, to może jeszcze raz poleci I chyba nam to poleci widzowie. No, nie, naprawdę. Malutko, malutko, naprawdę. Niewielki, niewielki odset do tego był. Więc. To ostatni upgrade razy 5, czy dajemy jakieś razy 2? Ja bym spróbował razy 2. Zróbmy sobie rękawice, razy 2, na sam początek, o ile nam to w ogóle siądzie. Zróbmy sobie takie rękawice, razy 2. Jeżeli takie rękawice by nam siadły, to spróbujemy coś więcej. Ale niestety nam nie siadają takie rękawice. Dobra, widzę, ja myślę, że możemy sobie zrobić jeszcze na, za, na sam koniec takie zakończenie. E, zrobić sobie item od 400 zł. Zrobimy sobie, dobijemy do 4000, także. Yy, możemy kupić sobie taki itemek yy, i ja bym chciał sobie kupić taki itemek. Yy A, nieprawidłowy trading, nie mam ustawionego. Dobra, to na razie nie będę sobie kupował tego itemku. Yy, po prostu otworzę jeszcze raz tą skrzynkę na sam koniec, więc ja sobie otworzę jeszcze raz tą, tą skrzynkę razy 5, jeszcze raz sobie ulepszymy to ostatni raz. E, bo po prostu nie mam podanego tradinga, tak naprawdę, tutaj na jakiejś na dropiku, więc lecimy sobie z tym dalej. E, z tą skrzyneczką tu będzie na plus, nie będzie 83 złote. Jest ok, jest ok. Lecimy sobie i tu 1, 2, 3, 4, razy 10. Spróbujmy, zaczelejmy razy 10, tak sam koniec. Na sam koniec, razy 10 to nawet wyjdzie nam droższy skinek, bo wyjdzie nam taki za. 600 Hellfire, emeczka Lecimy z tym upgraderem Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału Jeżeli takie Wam się spodobało, oczywiście zostawcie sobie łapeczkę w górę Niestety nam to nie siada Było względnie bliziutko Zapraszam Was na live. Y. trzymajcie się, siema